druga edycja Damacy Cup i jak? Bardzo dobrze, bardzo duży progres, bo dyskwalifikacje w tamtym roku, trzecie miejsce w tym. Podium przede wszystkim. Ja pamiętam tylko tyle, że w zeszłym roku to mogliśmy tylko odpoczywać. W tym roku rzeczywiście dużo pracy było przy tym wietrze. Wiatr, fala, robi swoje. To oczywiście Krzysztof. Naczelnik zawodu. Naczelnik zawodu, kapitan. Pięknie, dzięki. Dziękuję. Do zobaczenia za rok. Za rok. Tak. Ale za rok pierwsze miejsce. Za rok pierwsze miejsce na mur. Jakub, jako nasz partner na regatach, pierwszy raz. Pierwszy raz. I od razu. Nie ostatni. I nie ostatni, ale drugie miejsce zobowiązuje. Ciężka praca, przede wszystkim. Jakie wrażenia? Myślę, że to jest ten sposób, jak się powinno w dzisiejszych czasach nawiązywać relacje z klientami, czyli radość i dobra zabawa. I tak chyba najłatwiej się pracuje. W ubiegłym roku, tak ci co nie byli, mieliśmy taką flautę troszeczkę na tym jeziorze. Było cieplutko, spokojnie. W tym roku było wyzwanie. Wiało. Rywalizacja. Przede wszystkim. Budowanie relacji. No i właśnie, pozytywne emocje. Tak, to jest chyba najważniejsze. Ja bym chciał tu jeszcze Darka zaprosić, ale Darka nie widzę. Winkę. Słyszałem, że mocno pracowaliście nad balastem. No, pogoda właśnie tego dzisiaj wymagała, tak? Czyli przede wszystkim balans, dużo pracy na linkach, tak? No bo przy tym wietrze niestety tylko aktywne pływanie. Robert, tak. Jakie wrażenia? Niesamowite, niesamowita rywalizacja, niesamowicie pozytywnie zorganizowana impreza. Niesamowici ludzie i wszystko na najwyższym super poziomie. To powiedz, które miejsce zajęłeś? Nie zająłem, tylko zajęliśmy, tak? No, my słusznie. Pierwsze. W drużynie byliśmy, To jest ten puchar. Tak, i z naszą załogą. Nie było łatwo. Nie było łatwo, tak. Chociaż powiem szczerze, na 5 wyścigów, 3 pierwsze miejsca, tak. Więc nasz sternik się spisał, cała ekipa Elbląska, tak, przyjechała, ale po to, żeby na Mazurach zdobyć pierwsze miejsce, o które strasznie mocno walczyliśmy. Czyli w przyszłości jedziemy. Jedziemy. No.